Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam na moim gospodarstwie. Dzisiaj tady żyjemy sobie na dzierżawie, ale kogoś sąsiada strasznie mocno wyjadą. Tady żyjemy, ale też żyjemy dzisiaj sobie 30. Jest to dla odmiany 60 spięta z wapniaką, ponieważ jeszcze będzie używana. 60 będzie wapniaka używana, dlatego nie chciałem odpinać sobie ogólnie 60. Postanowiłem sobie 30 sprawdzić, czy ona ogólnie da sobie radę w razie jakichkolwiek awarii. Czy 60, czy jedna, bądź druga 30, wiadomo, da sobie radę. Na razie, na dzień, na ten moment, daje sobie w miarę dobrze radę. Więc wiadomo, ten płaszczy jakoś tutaj sobie to idzie. Żadnych większych problemów. Ale będziemy już mówić o tym wszystkim za chwilę, jak będziemy sobie po prostu odjedziemy do tej gospodarki, bo widzicie, jak to w nim się nie to było. Motki drzew. Może go jeszcze nie poprząta, może by tylko na porządku zobaczył. Znaczy, ten sąsiad to w ogóle jeszcze uprząta, czy żyje, czy co? Nie wiadomo, o co tu chodzi. Stekę narzucamy, puszczamy i grzejemy. Dość fikuśne pole. Jest, ale ogólnie te pole ma, czekajcie, jest pokazane ile tu ma, hektar 11 użytkowego, całego terenu ma hektar 27, więc no dość spory kawałek, jakby nie patrzył, doszedł do mojej ploty ziemnej, można powiedzieć, w sumie dwa kawałki, no się taki fikuśny kawałek, robimy, czemu robię to ogólnie, powiecie talerzotką, muszę odpowiadam, proszę Państwa. Odpowiadam. Spowodowane to jest tym, iż dwa odcinki temu mówiłem, że tutaj będzie na tej dzierżawie żyto na kiszonkę. Żyto na kiszonkę. No i porozmawiałem z paroma gospodarzami. Mówi, jeśli żyto na kiszonkę będzie robił, może w sumie sobie trochę uprościć robotę. Ponieważ może sobie potalerzować nawet dwa razy, ewentualnie raz talerzówką, drugi raz ultimatorkiem z bronkami, czy agregatem, jak zwał, tak zwał, przejechać, uprawić to tak w miarę dobrze, dać sobie na to nawóz i powiedzieli, i niektórzy tam się tak stosuje, no wiadomo, że niektórzy mają ciężejsze talerzówki, tak, i to może być troszeczkę inaczej, ale ja postanowiłem zaryzykować, sprawdzić. Nie mówię, że to on cały czas robi, a tam się dowiedział, że mam kiszonkę. Jeśli to się sprawdzi, no to będziemy stosować to właśnie ten, nie inny sposób. Ponieważ, po pierwsze, oszczędność czasu. Jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, ten wie, że także poszedłem do pracy, do gospodarza. A co się z tym wiąże? Też się kuźwia. Też to się wiąże z brakiem czasu, aż tak długoterminowego, tak powiem. Jednak ten czas też trzeba poświęcić tam w pracy. Na szczęście gdzie mamy dzień wolny, bo tam właśnie gospodarz, który mnie zatrudnił, ogarnia tam sprawy poboczne. Kazał mi powiedzieć, że jeden dzień właśnie odpoczynku jest przed siewami, żeby tam właśnie robić. Jeśli ktoś ogląda, ktoś nie oglądał odcinka, to zachęcam do zaglądnięcia właśnie na kanał i sprawdzenia w playliście, jak nie zapomnę dodać, chyba raczej nie zapomnę wrzucić do playlisty i tak powiem, mam jeden dzień, bo pojechał się pod nasionka, bo tam będzie prawdopodobnie się chyba jęczmień, jak nie mylę się, a ja mam tu siać, więc dzisiaj akurat taki dzień, że mogłem sobie na spokojnie dzisiaj przyjechać i swoje obrobić. Wiadomo, gospodarz powiedział, że na ziemi tak powiedzmy daje dwa pola takie testowe do sprawdzenia. Jak ja się sprawdzę w polach, no to będę więcej areału obrabiał. To się dowiedziałem. Więcej areału obrabiał jego ciągnikami, ale to się też równa z większymi maszynami. Więc no będziemy tam praktycznie mieli progresować. A tym gospodarstwie, no zobaczymy,
Efekt finalny będziemy dopiero później widzieli, tak? Na wiosnę. Na razie musimy też się teraz w międzyczasie skupić w międzyczasie. Inaczej, musimy się też mocniej teraz postarać tu ogarnąć. Dlatego tutaj przygotowałem taki na szybko uprawę talerzuką. Zobaczymy, może to pójdzie tak, że będziemy mieli stależowany i zasiejemy prosto w to. Może to na kieszonkę. Co by nie? To by mi w sumie zabroni. Szczerze, ja powiem szczerze, tak. Ja w życiu rannym tak zrobiłem, wiadomo. I no nie narzekam na to, że tak zrobiłem. Właśnie, że tak powiem, talerzuką. Wiadomo, człowiek nie przemyślał, znaczy inaczej. Człowiek myślał, że będzie suchy rok, to talerzuką mi teraz wygrał. Jeżeli będzie smokny rok, no tam gdzie nie gdzie, wiadomo, ta woda nie była przy... Ja się puściło tej wody, a to i tak było za głęboko, znaczy nie głęboko, a tam na 13 cm było talerzowane, aby 13 do 15 cm, bo to chodziło, żeby zajrzeć bezpośrednio, ale za duże wały przyszły, mi powołały wszystko, bacia pożyczył wały do ciągnika 6-metrowe, 6,2, 6,3, 6,4, no spalane, dał licznie. No i pewnie przez ten defekt właśnie tak dobił ziemię, że jednak ta ziemia, że tak powiem, ta woda tej ziemi nie miała gdzie wygrywać, no trochę tam gdzie nie gdzie wygniło, no ale wiadomo, jest taki rok jaki jest, no, nie jest, jestem aż taki statny, bo będę i tak miał to wszystko, a będę wzięty na kieszonkę, bo ewentualnie przewalane i będę miał pewną pokoję, więc mi tam nie jest tam aż tak źle pod tym względem, nie jakoś nie płaczę pod tym względem. Że tak zrobiłem, a nie inaczej, a po prostu dużo szybciej to było ogarnięte. Dobra, teraz muszę powiedzieć, jaka tu teraz jechałem. Teraz muszę tak jechać od tamtej ściany i tutaj ten linker wyrobić. No jest takie pikuśne dla mnie pole, no bo takiego pola jeszcze nie mam ogólnie. Jest to pierwsze pole, które takie pikuśne jest. No będzie ciężko tutaj jakoś tu ogarnąć, ale myślę, że jakoś tutaj sobie damy radę. Na spokojnie, wiadomo, kwestia pierwszego roku, pierwszej uprawy w zasadzie, jak to bym wiecie, żeby nie aktywnić się nikomu wiedzę, nic, nie powinno być git, tylko teraz kwestia, czy nie lepiej teraz by było mi jechać na prawą stronę i tutaj nie zrobić, wiadomo, jak to są podzielone pola, ale wiadomo, jak człowiek obrabia ciągowo, to jest inaczej. A jak będzie teraz miał ma pierwszy rok i pierwszy raz to obrabia, no to troszeczkę jest też, musi być przemyślane to, żeby to miało pośrednie nogi, dobra. Dobra, robimy to po długości, tak teraz i pojedziemy. Zobaczymy, czy to da rezultat, to będzie miało rezultat ogólnie. Myślę, że powinno mieć. Miał dobry rezultat. Ale tak pójdziemy, trochę ciężko powiedzieć. Tak samo ciężko powiedzieć, jak z tymi odcinkami w tym tygodniu będzie, bo teraz odpowiedź świątecznie jest, teraz nagrywam niedzielę, a ten odcinek prawdopodobnie 90% widzicie w piątek prawdopodobnie już, ponieważ robię troszeczkę nakładów czasowych, chyba że naprawdę tak się zdążę urobić, chciałbym do środy jeszcze wrzucić odcinki i ogarnąć wszystko do wtorku po świętach, żeby mieć łącznie wszystko powrzucane, ponagrywane, bo powrzucane to jeszcze pół biedy, bo jeszcze będą sobie nocami wrzucać filmiki, nami tam powiedzmy z poniedziałku na wtorek będę sobie wrzucał odcinek, bo siostra przyjeżdża i też chce mieć, znaczy siostra z dzieciakami przyjeżdża i szwagier. Nie chcę mieć jakąś tutaj ponagrywane, tak, a nie chcę też zostawiać was bez odcinka. Wiem, że te odcinki może nie są jakieś tam wybitne, chociaż dzięki temu mam ogólnie za aktywność pod tą serią. Bo naprawdę ta seria... O Jezu, Andrzej, cofaj. Ta seria naprawdę na moim kanale robi pośrednio między 70 a 140 wyświetleń, więc naprawdę ja jestem przekonany, że to mam tak pasuje i chcecie to oglądać. Więc dziękuję wam z tego serduszka, z tego powodu, że no jest aktywność,
pod tymi filmikami, nawet nie wiedziałem, że aż tak fajnie to będzie wychodziło. Myślałem, że szczerze, myślałem, że jakieś 40 może będą, może 30 by się wtedy. Bo tak byłem przystosowany, przygotowany pod 14 filmików, tak? Tutaj naprawdę fajnie to robicie. I dziękuję jeszcze raz na wszystko. Myślę, że starałem się, bo to jest w 90% na piątek, a może mi się uda tak nabić, żeby jeszcze mieć na codziennie odcinki, nie wiem, bo ciężko powiedzieć, jak to wyjdzie finalnie. Ja będę coś, to będę prawdopodobnie pisał wszystko w społeczności. A ciężko mi mówić, jak tam teraz będzie. Znaczy inaczej, już napisałem na społeczności, o jakie filmiki będą do jakiego momentu. Pewnie jaki pewnie będzie zamysł, że będzie farming, The Walking Dead, farming, The Walking Dead, farming, ten dzisiejszy. Dwa farmers life na piątek, na sobotę, niedzielę, na poniedziałek farming, no i na wtorek The Walking Dead. Ewentualnie z farmingiem, jeśli się zdąży wyrobić czasowo. No później będę chciał tak po prostu powrotku tak robić, że te serie, które były nagrywane, tak powiem, na kanale, chcę je dokończyć. Czyli The Walking Dead, chcę 100% dokończyć. We wtorki będą dwa odcinki, czwartki będą dwa odcinki, dopóki nie skończymy The Walking Dead. No i troszeczkę jak Farmers Life będziemy tylko ciągnąć w weekendy. House Flippera może jeszcze przepalimy. Może tak będzie, że jeszcze właśnie teraz miał czas, żeby sobie wrzucić na przed tymi świętami, może zamiast poniedziałku, wtorku wrzucić nie, inaczej poniedziałek wrzucić zamiast farminga, może wrzucę wtedy House Flippera, jeszcze ostatni odcinek, ostatnią budowę, o, w tym stylu. I pewnie tam już będzie koniec ostateczny w tym temacie, ale zobaczymy. Może chyba, że przypadnie jakąś grę, którą mieliśmy na kanale i zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Czekajcie, czy by mi tak miło lepiej jeździć? No bo nie wiem, jakoś tak kuźwa jeżdżę i nie wiem, jak to właśnie jeździć. Tak właśnie jest, jak te pierwsze typowe uprawki się robi na polu, które się dopiero wzięło w dzierżawę. Ciężko. Wiem po sobie, jak to wziąłem, o Jezu. Wziąłem w życiu rannym dzierżawę i też miałem problemy, jak to sobie poprawiać. Trzeba się baciak tam trochę do baciak poobrabiał, no bo wiedział mniej więcej, jak to tam zrobić, od którego kąta zajechać, tak dalej, tak dalej. Tu miałem troszeczkę rękę, a tutaj to trzeba trochę bardziej pomyśleć. Nie, no, śmiechuj się nami. Tak już to poprawimy. No, tutaj będzie na ostro, no bo mówię, tutaj będzie pewnie zaraz, będę wratywał sobie siemnikiem i będę sobie raczej te żyto na kieszonkę już siał po prostu. W sumie, czekajcie. Nie wiem, to jest rana seria, ale właśnie muszę to zobaczyć. Żyto na zielonkę. Aha, wrzesień, październik, listopad. Okres zbiorów. To mnie rozpierdala, bo jest całoroczny. Żyto, zwykle przeżyto jest do siania wyłącznie we wrześniu. Lucerna jeszcze też jest do zasiewu. W środkach to nie patrzę. No i ogólnie na tej mapie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć obaw dodatkowych. Dlatego chciałem tą mapkę, żeby pani sobie rozcieranie pograć. No bo ja tak przeważnie robię, że mam żyto na kieszonkę robioną, cięte i dlatego też to chcę tutaj dożyć. Lucerna moim zdaniem jeszcze trochę przywcześnie. Też w sumie patrząc, czy za wcześnie. Może też by nie było za wcześnie. Może będziemy też przesiewać gdzieś tam i będziemy sobie siać lucekę, żeby lepiej oddawało. Zobaczymy. Chyba tę lucernę moim zdaniem jest typową na kieszonkę. Typową na kieszonkę, lucerna. Nie na siano. Nie wiem, ja się nie będę wypowiadał pod tym lucernem, bo ja lucerny na siano nie widziałem. To mi teraz ciężko stwierdzić, czy tak w ogóle się powinno robić. Żyto, nie żyto, przepraszam. Lucernę na... Uuuuj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 
Powiem szczerze, ta ścieżka chyba za długo już nie posiedzi. Na gospodarstwie. Trzeba gdzieś chyba poszukać po jakiś tutaj... Sprzedaże to już były. No, tam to będzie trochę ciężko. A my gdzieś tam tego zboża mam jeszcze gdzieś tam w garażu. Będzie posprzedaje i zobaczę, jak to wyjdzie. No, jak mówię, zimowych odcinków ogólnie nie będzie, bo nie będzie co sprzedawać. Nie ma co sprzedawać, o, bardziej. Oj, oj, oj. Ale wiadomo, też tam się dorobi od tego faceta, tego gospodarza. To też, no jednak parę groszy mi wpadnie. No, parę groszy, 5 tysięcy, 5-6 tysięcy, w zależności jaka robota i jakie zaangażowanie, jak się mówi. Wtedy będę widział, czy będzie chciał mnie właśnie jako pracownika sezonowego, długoterminowego. Czy właśnie będzie tylko chciał na próbę, bo mam prawdę mówiąc, pracować tego gościa, bo dużo potrafi nauczyć. Potrafi dużo nauczyć, powiedzieć, co jak zrobić, mimo że jest u siebie i ja powiem robić, bo niego przychodzę, tak? Ale jest taki zrozumiały, potrafi mi powiedzieć, jak mogę ewentualnie u siebie zrobić, tak, żeby ja też miał plon mieć większy. Co też stosunkowo mu, no zależy jak to się mówi, żeby na rynku było mniej, była mniejsza konkurencja. Tylko, że fajnie, bo gościu ma właśnie bydło opasowe, ja mam mleczne. Więc tutaj, wiadomo, tych mlecznych mam tyle, co kot napłakał. Więc tutaj mogę sobie porobić, wiadomo, ptąć krowy, okrzątnąć sianko, kostki zwalić i tam posypać troszeczkę ospo i to sobie stoją i jest elegancko. Tam powiedzmy gdzieś 17-16 przyjeżdża. Inaczej. Jest tam w zasadzie, bo tam jak skończę, mam Fireland. Więc im szybciej sobie, tym szybciej przyjadę. Dziwne, bo wiecie, no ale gościu mi dał taką, no tą myśl. Zrób mądrze, nie ciężko, robisz szybciej, ale mądrzej. Lepiej widzisz na tym, niż masz zrobić to wolniej, niby precyzyjniej, a niekoniecznie lepiej. Więc słowa, powiem szczerze, wziąłem sobie tak, jak to się mówi, do serca. No i teraz tak będę się starał robić tak, jak on mniej więcej pomówił, tak? Wiadomo, nie mogę sobie mieć jeden do jednego, no bo też on ma troszeczkę inne maszyny, ma dużo nowsze maszyny. Sami widzieliście, jak było to na poprzednim vlogu robione, jakim sprzętem tam ma. Wiadomo, to jest jeden z starszych ciągników, które tam ma, bo jeszcze ma tam naprawdę fajne silniczki. John Deere'a jednego Fergusona jeszcze i 16 i 4, 914 bodajże ma. Więc naprawdę, albo zakładałem, pamiętam dokładnie. Ma właśnie na gospodarstwie, ale mówię, nie chciałbym, żebym gospodarstwo mu pokazywał, więc uszanowałem i po prostu nie go nagrywałem, ale powiedziałem, że jeśli chcę, no to mogę sobie na vlogu sobie ponagrywać i pogadać. Więc to plus o gospodarze, że jednak też patrzy, że mam jakąś jeszcze też inną zajawkę niż tylko robota, bo wiadomo, trzeba mieć jakąś zajawkę po tym, żeby się trochę odprężyć, tak. Nie myślisz cały czas, nie wiem, o robocie, o gospodarce, czy o czymkolwiek innym, czy o jakiejkolwiek innej pracy, o jakichś innych smutkach. Smutkach chciałem ci w tą, jak to się mówi, radość życia, taki odpoczynek, żeby po prostu móc w tym elegancko życie mijało, tak? Nie ze smutkami, ze wszystkim, tylko trochę radości w tym życiu miało, było. Więc no... Myślę, że fajne słowa powiedział. Powiem tak. Widzę, że 30 naprawdę dość zajebiście sobie nawet radzi. W tej talerzówce. Sprzęt po 60. A 30 lepiej sobie radzi, bo was tu talerzówką niż 30 nie jest. Wiadomo, to jest taka ziemia... nie, że piaskowa, ale... Wiadomo, to jakieś, nie wiem... 5...
7 cm, bo ta czyli zabawa może trochę głębiej poszło. Tak, nie wiem, 7 może centymetrów, między 5 a 7. Wiadomo, to tylko wraz z wierzchnią. Jezu. Jak to się mówi? Pokrywa płużną, nie wiem, pokrywa płużną. Zerwać, nie chcę teraz zgadywać, jak to się nazywa to panie. Zerwać i no i po prostu teraz dobrze zrobić. Tego powiedzieli mi, że tak będę chciał być bezrokowo. Znaczy, to miałem bezrokowo, od tego późniejsza droga będzie. Ja będę chciał teraz zrobić uproszczoną prawę. No to muszę jechać dwa razy talerzówką, co też by nie było głupie. Albo jak powiedziałem, zrobić to talerzówką w tym momencie i przejechać agregacikiem właśnie tym malutkim, co też by miało rację bytu, myślę. Dobra, nie będę przedłużał odcinka, bo trochę tej roboty jeszcze mam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie.